Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Ship Graveyard Simulator 2. Proszę Państwa, zarobiłem trochę pieniędzy na rozbiórce statków różnego typu. Między innymi... cicho. Easy Ted. Między innymi rozebrałem tutaj Chilling Turtle. Zrobiłem kontrakty i tak dalej. Po to, żeby można było wystarczającą ilość pieniędzy zarobić na zakup mojego pierwszego okrętu wojennego, właściwie jego wraku. I teraz będziemy sobie tutaj patrzyli, bo... bo są. To są okręty, słuchajcie, z dodatku Warships. I najtańszy jest za $750, następny jest za 1800. Wicher, tak? A tutaj mamy jakiegoś Chewy, czy Heavy, jak to się tam czyta. I co my o nim wiemy? Okręt wojenny z czasów II wojny światowej jest znany ze swojej szybkości i śmiercionośności. Został ostatecznie trafiony w tył w pobliżu brzegu. I za to mamy zapłacić $750, natomiast kontrakty, które tutaj mamy... To Jacek Franek za $320 ma kontrakt, Paji Khan za $400 i Aliki za $800, więc no całkiem niezłe. Plus zasoby, potencjalne wartości zasobów o wartości $510. I mamy w tym metale w takiej ilości, niemetale, płyny oraz sprzęt. No dobra. Kupujemy. Czy na pewno chcesz kupić ten statek? Zakup nowego statku spowoduje wyzerowanie materiałów na ciężarówce. Aha, bo my mamy posortować. To wiecie co, przepraszam, zapomniałem o tej ciężarówce. Rzeczywiście, są tutaj materiały. To chodźmy, posortujemy je sobie na szybciutko i później kupimy ten okręt. No, wybaczcie. Jakoś mi wyleciało z głowy, bo taki tak się spieszyłem. Tyle czasu robiłem to wszystko. Sortuj wszystko. Bo chciałem wam pokazać i sam byłem ciekawy tego statku właśnie wojennego, z tego dodatku. Więc na gwałt zarabiałem, zapomniałem o ciężarówce. No ale wiadomo, ja mam sklerozę, także inaczej. Mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku. Dobrze, my tutaj sobie posortujemy to wszystko. Nie jest mało tych towarów. Około tam 7 ton było. Coś takiego. Ja nie spodziewam się tutaj jakichś nie wiadomo jak dużych pieniędzy za to. No ale lepiej mieć niż nie mieć, tak? Poza tym, drodzy Państwo, jest jeszcze jedna kwestia, o której trzeba wspomnieć. Tutaj po różnych patchach, aktualkach i tak dalej, to jakoś tak znowu wolniej uderzam młotem, znowu wolniej tą szlifierą działam kątową. No i chyba coś tutaj znowu trzeba zadziałać, jeżeli chodzi o nasze możliwości, o nasze perki, tak? Znaczy nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy to perki się nazywa. No w każdym razie umiejętności, o. Tego żółwia, tamten statek, o którym mówiłem... Oj. To chyba wpadło do czerwonego, ale... No dobra, $21, 25 centów. No dobra, no. Tak jak mówiłem. O, mała rybka. Miej $1000 na koncie. Takie osiągnięcie. No dobrze, dobrze. No ale dlaczego to teraz? Dziwne. Zaparkuję go tutaj. Nie ma sensu tam podjeżdżać. Na całe szczęście wstaje dzień. Kupmy statek. A tutaj można spać? Tam łóżko jest? No można. A nie, nie można. Dobra, kupmy statek. Coś tam heavy było, tak? O,
750. Dobra. Kupujemy. Jak w magazynie też. Kuźwa nie wytrzymie. Dobra. Kupujemy ten statek. Dobra. I on już jest. Elegancko. No dobrze, mamy statek. Natomiast ja bym jeszcze skoczył... Gdzie to się te umiejętności ogarniało? Co ty tutaj masz, synu? W sklepie możesz sprzedać zasoby, które zostały już posortowane. Dzięki temu będziesz mógł kupić większe statki lub ulepszenia dla swoich narzędzi. A, dobra. Pokaż, synu. Okej. Ale my będziemy potrzebowali pewnych zasobów do tego, żeby tam wytwarzać różne rzeczy, więc... A zaraz, ulepszenia do narzędzi? Hamahe. Nie wiem, gdzie on widzi te ulepszenia do narzędzi, ale ja ślepy jestem, także... tutaj coś było, czekajcie. Kuźwa, po jakiemu wy gadacie, to ja nie wiem. Dobra, młot schematy, poziom trzeci. Okej, młot poziom czwarty, dobra. Ja bym to kupił. Zakupiono schemat. 115 szybkości, okej. Okay. Piła. A, to tutaj to w ogóle nie zrobiłem tego, okej. Okay. Poziom drugi. I poziom trzeci. Sru. I to są takie... szybkość podnoszenia. O, to bym też kupił. To są takie rzeczy, które, z których najczęściej korzystam, więc... Więc niech będzie. Skrzynia, poziom czwarty. Aha, za 120... A, większa pojemność. Dobra, to też się może przydać. Okej, okay, idziemy. Idziemy i teraz... co? I teraz tutaj się to wszystko tworzyło, tak? Ja nie wiem, czy mnie to wystarczy. O, namaste. Ja cię mogę namaścić, kuźwa. Młot poziom czwarty. Dobra, $10 i to jest tak, wymagane materiały, 40 kilo niemetali, 120 metali i $10. Dobra, zamów. Okej. Okay. Elegancko. Teraz tak, piła. Poziom drugi. To zamówmy. Bo na tym rżnięciu to mi, tak mnie to kuźwa denerwowało. Dobra, i poziom czwarty. Zamów. Okej. Okay. I co to tam jeszcze było? Ulepszenie skrzyni. Dobrze. O, koks. Stwórz skrzynię piątego poziomu. Dobra. A tutaj też. Nie wiem, dlaczego 96 kilo niemetali potrzebuję. Do rękawic. Ale dobrze. Okej. Okay. I to chyba już było tyle, nie? Materiały wybuchowe. Są w stanie wysadzić ściany, okej. Okay. Może nie tyle. Może 4 kupmy. O. Kabum. Kup pierwsze materiały wybuchowe. Dobra, takie osiągnięcie. 140 kilo teraz mogę podnosić, ale wiecie co? Czekajcie. Jeżeli bym jeszcze pozwolił sobie na zakup... Tej skrzyni, $240. Okej. Okay. Już mnie dalej nie stać. To jeszcze to wytwórzmy, o ile mi starczy pieniędzy, tak? $60. Dobra, może być. Elegancko. No i gitarka. To teraz my możemy... A, cofnęło mi ciężarówkę. 160 kilo możemy teraz podnosić I fajnie. Gdzie tutaj teraz jest tył? Znaczy inaczej, otwarta przestrzeń. Wow, ale... O, kurczę, jakie działa tutaj są. Ojejku. Elegancko. Tutaj widać, jak wciągany był, nie? Są ślady. A coś ty się tu powiesił? O, kurde, powiesił się. Oskubany. No patrzcie jaki.
O rany, Julek, miny, słuchajcie. Dobra. Jak tu się wchodzi? Łoś ty, panie. A, dobra, drabinkę mamy. Stare okręty wojenne wciąż niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są pojemniki z materiałami radioaktywnymi, które uniemożliwiają pracę na statku. Na szczęście jesteś wyposażony w licznik Geigera, który ostrzega cię przed niebezpieczeństwem. Aby pozbyć się szkodliwych materiałów ze statku, musisz utorować drogę dla dźwigu. O! No, dobra. Czekajcie, bo to tak trzeba. Spacją. Aha. O, coś mi się tutaj ciemno zrobiło. Czyli wejdźmy tędy. Czyli tam są jakieś materiały radioaktywne. Zobaczmy sobie ten statek. Czemu nie? Ach, kurczę. Fajne. Dobra. Tutaj nieodblokowane. No dobra, weźmy piłę. Zobaczymy, jak ona rżnie teraz. Ło, no elegancko, słuchajcie. No teraz to można sobie pozwolić na szybsze rozbieranie. Kurczę. To był dobry zakup. Patrz, normalnie, ale jaja. Musisz najpierw rozwalić. Aha, dobra, rozwalić tę część. Dobrze. Czyli tamtą też. Dobra. Fajnie, tu mamy jakieś działo. Musimy robić te kontrakty. Kontrakty są najbardziej intratne. Aha, i to dźwigiem. No dobrze, ale obejrzyjmy sobie to. No to fajne jest. Hehe. Ale tu chyba jeszcze, wiecie co? Tu chyba jeszcze palnik by przydało się. A nie. Gahahe. Dźwig jest teraz zajęty pracą. Dobrze. Ten dźwig to tam też trzeba ulepszyć. Gdzie jest mój samochodzik? Ależ normalnie ty. No dobra, no. Dał radę. Ciekawy jestem, co z tego będzie. Stal W-stopowa. 40 kilo już żeśmy tam władowali na samochód. My tutaj mamy jeszcze zebrać szafki na dokumenty, 2 sztuki. Moduł mostka, 3 sztuki. I skrzynka z amunicją, 5 sztuk. Ale ja bym chciał zobaczyć, co z tego będzie. O! No dobra, stal W-stopowa, 290 kilo i olej 50 kilo, no dobra. Niech i tak będzie. Fajne, fajnie to tutaj wszystko wygląda, podoba mi się to. Dobrze, teraz dalej. Rżnijmy to. No co jest? Dobra. Ale szybko, normalnie powiem wam. Teraz to ja tu mogę robić. Wcześniej to stałem i stałem i stałem, kurczę, i palnik jest potrzebny. Palnik jest pod 4. I to tak do znudzenia, naprawdę. A teraz pędzikiem. Czyli 2 główne narzędzia, których używam, czyli młot i szlifierka kątowa, no to już mamy naprawdę bardzo szybkie. Znaczy, z młota jeszcze nie korzystaliśmy, ale zaraz będziemy korzystali. Tylko tutaj trochę to ogarnę. Tak na dobrą sprawę. No dobrze, i co teraz? Po prostu mam uderzyć? A nie, bo to jeszcze tutaj. No dobra. A, za jednym tym. O, okej. Okay. O, to też szybciej. Poprzednio waliłem. Aha, bo to tutaj jeszcze trzeba palnika użyć. Dobra, tu jeszcze trzeba palnika użyć. Nie zauważyłem. Dobra, jedno ogarnięte. Czy to dźwigiem trzeba będzie, czy czym? Nie, to chyba nie jest ten sam element, słuchajcie, co to. To jest chyba już inny element, ale mogę się mylić. To pierwszy statek, to nie, ja nie, taki wojenny, to ja jeszcze nie wiem.
Aha, dobrze. Czyli to dźwigiem wywołujemy. A, bo... A dlaczego to tutaj... Zapomniałem o tym? Poważnie? I to też dźwigiem. Okej. To możemy w tym czasie ogarnąć. Tutaj niby jest do otwarcia, ale to tak jakby się nie otwierało. Ciekawe, co jest pod spodem, pod tymi dechami. Zaraz się przekonamy. Ale szybko idzie. Ja cię kręcę. O, stal N stopowa 250 kg i stal W stopowa 50. A my, przypominam, tutaj dla Jacka Franka mamy 900 kg tej stali zdobyć, w związku z tym trochę to jeszcze zajmie. A tymczasem możemy ten właz tutaj podnieść. Podnieść to, dobra. Tutaj, tu by można było wleźć. Ale jak tam wlezę, to już nie wylezę. Coś tak czuję. Więc na razie to może niekoniecznie. Wiecie co? Bo ja już tutaj część rozwaliłem. To ja proponuję, żeby może jednak pozbierać rzeczy, które są tu potrzebne. To jest jakoś... Aha, to trzeba zerżnąć. O, aluminium 150 kg i olej 25. No, dobra. A cóż to takie? Ciekawe. Nieodblokowane. Ale że jak? Przecież rżnąłem. Dziwna. A, bo to dźwigiem trzeba. Aha, okej, okay, ale dźwig da radę? No nie właśnie, no nie da rady. Okej, okay, to nic. To nic. No, tutaj zgarniemy to, co możemy. 147 kilo. Wrzućmy to na pojazd, o ile dam radę. O, już tam się... Już tam się, kurczę, zaczyna dziać. Moduły mostka już żeśmy ogarnęli. To dobrze, prawidłowo. Aś ty, panie. A, tu elektryka. Czego oni tam jeszcze potrzebują? Skrzynki z amunicją. Dobra, szafka na dokumenty. To jakieś tutaj szafki żeśmy zebrali. To by trzeba było... Włączmy latarkę, o. To by trzeba było ten prąd wyłączyć. Ale to za moment. Dobra, drabiny, nie drabiny. Dobrze. Aż kurczę, te materiały radioaktywne, ale tam dają, nie? O, to nie była szafka na dokumenty. Kurczę, szkoda. Co tu się... No, powiem tak. Dosyć niedobra sytuacja. Czekajcie, gdzie byłby wyłącznik tego prądu całego? Chyba tam, w środku. A nawet jeśli nie, to i tak warto rozebrać, ale... Materiały wybuchowe. Pod siódemką. Jak to się robi? Użyte ładunki. 4. I co? I teraz lewym przyciskiem myszy, bo to ja pierwszy raz będę to robił. Użyj materiałów wybuchowych, by to rozwalić. Ładunek może zostać umieszczony. Kontrola bezpieczeństwa zaliczona. Ok. I co? Ja mam teraz stąd iść? Jak ja mam to teraz rozwalić? Że po prostu o tak? Nie. A, w ten deseń, dobra. Czyli lewym przyciskiem myszy zakładamy ładunek, a prawym przyciskiem myszy naciskamy guzik, żeby to rozwalić. No dobra, ale przynajmniej dobraliśmy się do prądu i wiemy, gdzie on jest. A, już jest za ciężkie, wyłączmy to. O, no i... Aha, ale dobra, bo to jeszcze nie wszystko, jeszcze tutaj.
Czyli to są dwa odrębne, dwie odrębne sekcje elektryczne. No dobrze. Nie ma problemu. Zaraz gdzieś to tam ogarniemy. Dobrze, tutaj co my tu mamy? Czy to jest szafka na dokumenty? Tak to traktować? Powiem wam tak. Jednakowoż 160 kilo też się szybko zapełnia. Jest więcej niż 120, które miałem, ale też się szybko zapełnia. Kurczę. No dobrze, skrzynki z amunicją żeśmy zdobyli, ale i mamy komplet, ale szafek na dokumenty jeszcze nie. Do tego mamy 475 kilo stali W-stopowej na 900 potrzebnych. A czy coś dla Padziego? Stal N-stopową zdobyliśmy raptem. No i drewna tutaj 400 kilo potrzebujemy, czyli to z tego pokładu tutaj da radę, plus biurko i dwa łóżka. A dla Aliki miedź i aluminium już jest zdobyte, ale jeszcze musimy zdobyć złoto oraz kwas. To podejrzewam, że kwas to gdzieś tam z silników czy jakichś akumulatorów, powiedzmy. Natomiast co to tam jeszcze było? A złoto, no to też chyba z silnika się zdobywało. Co ja tutaj jeszcze mogę... Aha, to mogę zdobyć, dobra. Tutaj... Tego się nie zdejmuje, jak mnie mam. To trudno się mówi, ale możemy porozwalać tutaj te ściany. To powinna być stal W-stopowa. Co prawda z takich ścian to chyba nie wiem ile, czy 10 czy 20 kilo waży. O, to możemy sobie porżnąć. Pójdzie szybciej. Dobra, i jeszcze rozwalmy tutaj to. Te nity powybijamy i... Aha, i to już jest wybite, dobra. A co jest? Bo tam też coś jest. A co tu się... A, bo tu dziebasku trzymasz się. To jest... Cholera wie, co to było. Okej, tutaj... czy to jest do kadłuba? To jest chyba element kadłuba. Ja w tym świetle nie widzę. Niestety. Natomiast... Jeszcze to by trzeba było tutaj porozbierać. A, to jest za ciężkie. A ile mam? 130. Jo, tu ile to waży? A, to też jest za ciężkie. A to? A to nie jest. Tutaj się trzeba jakoś dobrać, tylko że tutaj są rury z gazem, więc my też musimy jakiś zawór znaleźć, aby odłączyć gaz. Dobra, wyłączmy latareczkę, bo tutaj jest trochę za bardzo. Wcale nie potrzeba materiałów wybuchowych, żeby się tu dostawać, bo wystarczy gdzieś boczkiem. Ten to kurczę daje tam. Boczkiem wystarczy i też się dobierzemy. A tu mi te... O kurczę. Tutaj kawałek pokładu zniknęło, proszę państwa. Ale ja tego nie brałem. Dobra. Jak się dostać na górę, bo tam są jeszcze działa, więc warto byłoby. Tu mamy dziurę. O, są takie pojemniki żółte, które tutaj widzimy. Je można zapełniać właśnie takimi tymi naszymi skrzynkami i później na koniec wezwać dźwig. Aha, tam są schody. Cholera. Dobra, licznik Geigera ruszył. O, tutaj mamy miny. Okej, dobrze, czyli to gdzieś jest tutaj. Nieodblokowane. A weźmy to, odblokujmy. Co to może być? Open. Co to może być? Czy ktoś z państwa orientuje się? Co to może być? To piszcie w komentarzach oczywiście. Dobra, z jednej strony odblokowane.
O, dobra, dobra. Już widzę. Już widzę, drodzy państwo, że tutaj gdzieś to się kumuluje. O, ty panie mój. No dobrze, czy to dźwigiem? Tak. Tam na górę trzeba się wgramolić. Jakkolwiek, tak? Tylko, że weźesz to radio. Tutaj miny. Ciekawy jestem, czy to może wybuchnąć. A, jeszcze tutaj mamy takie... Sporo palnika używamy. Ale jeśli chodzi o szybkość stosowania tego palnika, to naprawdę dosyć szybko to idzie, więc... zastanawiam się, czy ja go ulepszałem, ale chyba raczej nie. Dobra. Dźwig jeszcze jest zajęty, więc tego nie wezwę. Tutaj pozbierajmy to, co możemy, te śmieci. Ja bym się za chwilę za miny zabrał. O! Żelazo 220 kilo, miedzi 30 i aluminium 40. No spoko. Dobra, tutaj jakiś silnik jest. Wezwijmy dźwig. To jest sporo... Dobra, Unga. Sporo rzeczy podnosimy dźwigiem, więc... Więc jest w tym wypadku potrzebny. Aha, zejść z elementu, przepraszam. Bardzo przepraszam, że nadepnąłem na element. No dobra. Aż nie wziąłem tego, nie zdążyłem złapać. Zobaczmy tę minę. O kurczę, naciśnij, żeby rozwalić. Aha. Ale nie wybuchło. Nie wybuchły miny. Okej. Znowu kolejne rzeczy nam tutaj doszły. Dobrze, na całe szczęście to można w ten sposób ogarniać. Tutaj do tego silnika, czy co to jest chyba wciągarka, słuchajcie. Merehenge? Naprawdę? Ty kuźma, on mnie tak bawi normalnie, jak on tak gada. Dobra, 85 kilo. Ile waży taka mina? O! No proszę bardzo, 20 kilosów, nie? Co, jak złe narzędzie, no co ty gadasz? Mhm. No i tutaj karabin. Działko takie. A, to już jest za ciężkie, dobrze. Stal dwustopowa 70 kilo. No coraz bliżej realizacji zlecenia Franka, tylko jeszcze... Oj! Aś, dałem, dupska. Tu się gramol, no. Ten samochód to ja muszę przestawić trochę dalej. A, proszę państwa, bo tutaj widzę, że mamy takie tu oto coś. I tu się trzeba by dobrać. Tu by się trzeba dobrać, bo to też dźwigiem musimy podnieść. Ależ tam... Strasznie promieniuje. Hop, 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 szybciutko. Co by tam się, nie wiem. Czy my możemy, załóżmy, stracić tutaj zdrowie, czy jak to interpretować, nie? Ten licznik Geigera tutaj szaleje. I czy możemy tutaj stracić zdrowie, bo... Nie pamiętam, żeby były takie... funkcjonalności w Ship Graveyard Simulator 2. Ale być może coś doszło. Dobra, ależ się wspaniale tymi narzędziami teraz pracuje. A zwłaszcza szlifierą. Jeszcze bym szlifierę przyspieszył, bo tak jak młotkiem, znaczy młotkiem, kurczę, taki młoteczek, nie? Młotem to już idzie na jedno stuknięcie i spoko. Tak, ta szlifiera. Nie wiem, czy ją mogę powyżej piątego poziomu. A to będzie za ciężkie teraz. Czy ją mogę powyżej piątego poziomu ulepszyć, nie? Chodź tu. 30 kilo.
Dobra. Co z tym? To mogę odciąć palnikiem. Okej, okay. Podejrzewam, że dźwig to będzie musiał podnieść. Dobrze. A może udźwigniemy, zaraz zobaczymy. Tak, udźwigniemy. Chodź, no co ty. Dobra, udało się to złapać. I teraz co? Szafka na dokumenty, ale to nie będą te szafki tutaj. Dobra, no trzeba będzie dalej działać. Proszę Państwa, myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Ze względu na fakt, że potrzebujemy tutaj jednak trochę czasu na rozebranie całego tego statku. Ale to jest mój pierwszy okręt wojenny. No i ja się bardzo z tego tytułu cieszę, że udało się go nabyć. Teraz pozostaje jedynie kwestia zebrania tych wszystkich rzeczy potrzebnych do kontraktu. Natomiast Państwu dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.